Dokładnie w tym miejscu powstaje łącznik ulicy Światowida z ulicą Modlińską. Natomiast ja widzę, wy tego dokładnie nie widzicie, że są tam dosyć duże korki przez to, że Modlińska została zwężona do dwóch pasów w każdym kierunku. No jak to dokładnie wygląda i kiedy ta inwestycja się w końcu skończy, o tym w tym materiale. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Winnica. Witam Was tutaj, cześć, Dom Wząż. I zapraszam Was teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Winnica. Lecimy właśnie nad przystankiem Grzyma-Litów, gdzie znajduje się niedaleko szkoła podstawowa. Natomiast w tym miejscu mamy pętlę Winnicę, czyli pętlę autobusową, tramwajową z dużą ilością ścieżek rowerowych, wielkim węzłem dla samochodów i wygodnymi przystankami tramwaj, autobus, które całkowicie są aktualnie niewykorzystywane. Potencjał tej pętli nie zna granic, aktualnie jest mocno ograniczony przez to, że brakuje połączenia ulicy Światowida z Modlińską, ale to się zmieni, to już naprawdę niedługo się zmieni, w związku z tym, że łącznik powstaje i dzięki niemu linie z Legionowa i Jabłonnej będą mogły w tym miejscu łączyć się, a właściwie będą wygodne przesiadki bezpośrednio z tego samego przystanku z autobusu do tramwaju, bez konieczności dużego przechodzenia. Dzięki temu wygodne przesiadki staną się faktem, a połączenie w ten sposób ulicy Światowida da możliwość wjazdu na Nowodwory i Tarchomin z zupełnie nowej perspektywy i nowej strony. Dlatego ten łącznik powstaje, choć z problemami nie powstał w ramach samej pętli tramwajowej. Został wybudowany, właściwie rozpoczęło się pracę no tak kilka miesięcy po tym, jak zakończyła się budowa tramwaju na Winnicę i budowa zakończy się już w listopadzie tego roku. Półtora roku, naprawdę długa inwestycja, biorąc pod uwagę, co tu się dzieje, chociaż ograniczenia na ulicy Modlińskiej są pokaźne. Ruch aktualnie, jak widzicie, na ulicy Modlińskiej odbywa się tylko i wyłącznie po jednej zachodniej jezdni. I to po dwa pasy w każdym kierunku. Tylko tego łącznie, że Modlińska w niektórych miejscach ma nawet 5 pasów ruchu, a tutaj jest zwężenie z 5 do 2, no słabo to wygląda i tak to też również wygląda, jeżeli chodzi o korki. Latam tutaj mniej więcej w godzinach szczytu, więc widzicie, że te samochody stoją w tych korkach i tak się ciągną i ciągną aż po horyzont. Niestety tak to wygląda i tak to będzie wyglądać jeszcze przez najbliższe tygodnie, do momentu, kiedy zostanie oddana do użytku jezdnia wschodnia. Więc chwilę poczekamy. Chwilę, na razie nie wiemy dokładnie jak długo. Wiem tyle, że to nie będzie szybko raczej, bo muszą się zakończyć wszystkie prace. Musi być w pełni wylany nowa ścieralna warstwa asfaltu, jak i również muszą być zakończone wszelkie rodzaje prace przybudowy w tym miejscu nowego skrzyżowania. Jak widzimy, prace już faktycznie trwają. Jest wylana pierwsza warstwa asfaltu, w niektórych miejscach już nawet tam kolejna warstwa asfaltu. Muszą jeszcze powstać w całości nowe przejście dla pieszych, jak i również cała sygnalizacja świetna, która w tym miejscu będzie funkcjonować. Natomiast co jest ważne, jak widzicie, na spokojnie tutaj samochody będą miały cały czas 4 pasy ruchu. Będą dosyć ciekawe pokładane pasy, bo będą właśnie z Warszawy, jadąc w kierunku Legionowa, będą 2 lewo skręty w kierunku ulicy Modlińskiej, natomiast w zależności od kierunku będzie to coś ciekawe wyglądać. Na przykład z ulicy Światowida będzie 1 lewoskręt w kierunku Legionowa i 2 prawoskręty w kierunku centrum Warszawy. Także dosyć ciekawe są pokładane tutaj te pasy. Nie będę się zgadzać z nimi w 100%, bo prawoskręt, gdyby był po jednym pasie, to można byłoby zastosować tam zieloną strzałkę. Tak to nie będzie tego w tym miejscu. To jest na minus, bo w ten sposób ruch byłby szybszy, chociaż może i mniej bezpieczny praktycznie, bo w tym miejscu nie ma zatoczki do wyjeżdżania, więc to tak byłoby trudne do zrealizowania, jeżeli chodzi o wymogi przepisowe. Natomiast faktycznie nowy łącznik powstaje. Na łącznikowej części już mamy ostatnią warstwę asfaltu, więc właściwie tu jest wszystko gotowe. Już powoli nawet się pojawiają warstwy asfaltu na ścieżkach rowerowych, chodniki są poprowadzone, ale jeszcze objazdami się tutaj piesi chodzą w niektórych miejscach. Natomiast sama droga jest zaraz z boku, ta jest do budynku, który został wyburzony. No jest, tak, ale budynek oczywiście już prawie całkowicie nie pełni swojej pierwotnej funkcji. Także jakieś prace tutaj trwają, ale to nie są tak widowiskowe, jeżeli to by miało faktycznie trwać te półtora roku. Natomiast zakończy się to wszystko w listopadzie i w listopadzie też będzie ogłoszony nowy rozkład jazdy dla autobusów podmiejskich i ogólnie w okolicy w związku z dodaniem do użytku tejże pętli. Możliwe, że Nowodwory też wtedy znikną z mapy Warszawy.
Jeżeli chodzi o pętlę autobusową, pętla nowotworu od początku miała być tylko i wyłącznie pętlą tymczasową, została na dłużej, natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na winnicy cały czas nie mamy żadnych ładowarek elektrycznych, więc nowotwory pewnie jeszcze chwilę postoją, co według mnie minus, bo tutaj ta pętla się marnuje, a przydałoby się, żeby tutaj wszystko dojeżdżało, zwłaszcza jak już będzie połączenie z ulicą Modlińską w tym miejscu, prawda? No właśnie, więc tak to wygląda, tak jak widzicie, są jeszcze ogrodzenia, przejścia, chociaż już właściwie wszędzie jest nowa ostateczna warstwa asfaltu tu i tu, i tu też będzie na przystanek w kierunku centrum Warszawy na ulicy Modlińskiej. Natomiast co ciekawe mogę wam powiedzieć jest to, że pętla winnica, która aktualnie w tym miejscu funkcjonuje, nie jest jeszcze docelową pętlą. Co to oznacza? Oznacza to, że w przyszłości, tak mniej więcej pod koniec tej dekady, planowane jest wybudowanie tej docelowej już ostatecznej pętli winnica dla trzech tramwajów jednokierunkowych, bez konieczności, tak jak aktualnie dwójki, gdzie tramwaje muszą być dwukierunkowe, czyli tramwaj musi zmienić swoją kabinę na każdym, na krańcu właśnie tutaj winnica, i mało tego, mają być również przystanki dla autobusów, także pętla też będzie w jednym miejscu, a nad tym wszystkim ma się znajdować parking P plus R. Także takie coś w tym miejscu, podobnie jak na Alei Krakowskiej czy w duży węzeł Młociny, właśnie w tym miejscu ma powstać bliżej ulicy Modlińskiej, za torami aktualnie, gdzie kończą trasę tramwaje linii 2, ma powstać przedłużenie tych torów tramwajowych właśnie do tego P plus R. Natomiast pieniędzy na razie nie ma na to, jakieś dofinansowanie, trwają tam prace jakieś, były koncepcje, wizualizacje, konsultacje i na razie temat ucichł. Natomiast miejmy nadzieję, że faktycznie to się zakończy i w końcu wybuduje, żeby trasa w tramwaju na winnicę, która jest budowana od naprawdę długiej ilości już lat, właściwie kilkunastu, żeby w końcu się skończyła i to wszystko było w końcu jako jedna całość, bo na razie tego cały czas nie można powiedzieć. Tymczasem jeszcze zetknijmy sobie i w ramach ciekawostek mogę wam powiedzieć to, że sama ta inwestycja, która teraz jest w ramach budowy tego skrzyżowania, to oczywiście też nowy przejazd i przejście dla pieszych przez ulicę Modlińską. Niestety tylko i wyłącznie po stronie północnej. Natomiast same ścieżki rowerowe wzdłuż ulicy Światowida ciągną się tak dalej, jak były. Nowy przystanek w tym miejscu będzie, nie wiem jeszcze się, jak będzie nazywać, pewnie winnica. I ten przystanek autobusowy będzie w kierunku właśnie pętli tramwajowej, autobusowej, winnica. No i następnie łączy się już z aktualnie istniejącą infrastrukturą. I tutaj, tak jak teraz z tronem lecimy, autobusy będą skręcać na wspólny przystanek dla tramwajów i autobusów. Autobusy będą zjeżdżać na pętlę, wyrzucać w tym miejscu pasażerów, a tramwaje będą zabierać bezpośrednio do metro Młociny, więc wygodne przesiadki będą. W drugim kierunku aż tak wygodnych nie będzie, ale chociaż szybki dojazd do pracy, szkoły jest ważniejszy niż szybki powrót do domu, na pewno mniej chcemy się spóźnić do domu niż do pracy czy do szkoły. No, takie moje odczucie przynajmniej mam. No i tak to wygląda. Stąd, jak widzicie, po dwóch pasach będzie można wyjechać dalej. Z2 pod trasę tramwajową po środku do tej pętli P plus R winnica jest pozostawiona pomiędzy jezdniami Światowida i pozostaje nam tylko czekać, aż to wszystko w końcu powstanie. Tymczasem te wszystkie utrudnienia w tym miejscu i te korki zakończą się właśnie już w listopadzie, a przynajmniej miejmy na taką nadzieję. Z ciekawostek jeszcze możecie zobaczyć, że aktualnie, właśnie tak jak powiedziałem, tramwaje tylko i wyłącznie dwukierunkowe mogą dojechać na linii tramwajowej 2, o właśnie w ten sposób, i przy okazji ma się porównanie długości Jazza i Hyundai'a. Side to side, właściwie z góry, z lotu ptaka, tramwaje przyjeżdżają i cały czas tutaj całkiem ładnie funkcjonują. To było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro najprawdopodobniej, jakby to oglądacie, będziecie mieli film z Warszawy Zachodniej bądź jeszcze czegoś innego, bo wy kiedy to oglądacie, ja jestem Zakopanem. No, powiedzieć, że bawię się i odpoczywam, to dużo powiedzieć, bo pojechałem na raptem 3 dni. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!